Dzień dobry, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Dzisiaj zajmiemy się tematem pionizacji języka. Jest nią ruch języka ku górze. Jest on niezbędny do prawidłowego spożywania pokarmów, połykania, oddychania, a także poprawnej wymowy. Może zacznę od tego, że nie każda pionizacja ma większy sens. Wyobraźmy sobie sztywno spionizowany język uniesiony do górnego wałka dziąsłowego. Jaki cel ma takie ułożenie języka? Czy któraś głoska w języku polskim wymaga uniesienia sztywnego, długiego języka za górne zęby? No nie. Zatem, jeśli mówimy o pionizacji języka, to przed oczami powinien pojawić się nam obraz szerokiego, dosyć luźno ułożonego języka, którego czubek opiera się o górny wałek dziąsłowy. Taki układ jest niezbędny, aby prawidłowo wypowiadać na przykład głoskę r bądź l. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmów dotyczących rotacyzmu oraz ćwiczeń wstępnych do korekty wady, zapraszam do zakładki wideo. Jeśli pacjent nie jest w stanie unieść języka ku górze bez zbędnego ruchu żuchwą, to może być znak, że wędzidełko, które znajduje się pod językiem, jest skrócone i w ten sposób ogranicza ruchy języka. Jakie zatem ćwiczenie jest odpowiednie? Mam dla Was dwie propozycje. Możecie udawać, że zsiecie cukierek. Ćwiczenie można wykonywać przed lustrem, aby obserwować, czy ruchy języka są prawidłowe. Buzia jest lekko rozchylona. Aby niewidzialny cukierek mógł się rozpuścić, należy całą masą języka rozcierać go o podniebienie. Drugim ćwiczeniem jest kląskanie, czyli naśladowanie dźwięków galopującego konia. Możecie pobawić się w wyścigi konne. Tutaj w grę wchodzi Wasza inwencja twórcza. Konie początkowo biegną dosyć szybko, po czym zwalniają, bo są po prostu zmęczone. Kiedy koń się zatrzymuje, to cała masa języka przylega do podniebienia. Usta są lekko uchylone, a podczas całego aktu kląskania żuchwa pozostaje nieruchoma. Macie jakieś pytania? Jeśli tak, to zachęcam do pozostawienia informacji w komentarzu. Jeśli treść materiału uważasz za wartościową, pozostaw łapkę w górę. A, i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia!